Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj wyruszymy w podróż mobilną kwaterą drużyny Spidermana. $187 elementów za 240 zł katalogowo w Alto, taniej, ale nadal możecie powiedzieć drogo. No niby drogo, tyle że to jest zestaw 4+, więc zawsze pamiętajcie, większe elementy, zero naklejek i tak dalej, i tak dalej. A zestaw prezentuje się w ten sposób. I co to u licha jest, zapytacie? Ano, bardzo wysublimowany, pajęczy pojazd, ale zestaw bardzo ciekawy, posiadający naprawdę ciekawe elementy, posiadający w ogóle całkiem niezły pomysł, no i też całkiem niezłą zbieraninę minifigurek. No więc myślę, że jest tutaj wiele elementów, które mogą was zainteresować, które mogą was zaciekawić, niekoniecznie jeśli jesteście docelową grupą odbiorców, jeśli macie więcej niż te 4+, choć nie ukrywajmy, każdy kto ma przynajmniej 4 lata, to już jest 4+, ale wiecie, jeśli po prostu macie lat zdecydowanie więcej, czyli kilkanaście, 20 kilka, 30 kilka, 40 kilka i lubicie ciekawe elementy, to może w tym zestawie też wyłowicie coś dla siebie. Ten zestaw naprawdę ma coś w sobie. Przede wszystkim pojazd wygląda tak, jakby troszeczkę kojarzył mi się na przykład z arktycznymi seriami. Naturalnie tutaj chodzi o te wielkie koła, które są też w odpowiednim kolorze, ale ogólnie rzecz biorąc przez te wielkie nadruki działa tutaj wyobraźnia. Poza tym figurkowo też jest całkiem spoko. No i znowu pojawia się Rhino, tym razem mam miotacz jajek sadzonych, naprawdę daje to radę, może to się podobać. Tutaj mamy naturalnie wyszczególnione wszystkie elementy, no i zobaczcie, że pojazd jest naprawdę duży, bo on jest budowany na tych dwóch płytkach, więc jeśli chodzi o gabaryty, jest naprawdę w porządku. Myślę, że to, że mamy tutaj też 8 tych potężnych kół, to też jest zdecydowanie duży atut tego pojazdu, no i w środku może się zmieścić na przykład quad, na którym jeździ Black Panther. No a jeśli chodzi o zawartość, to żeby już tutaj tradycji stało się zadość, trzeba to wszystko wyciągnąć. No i teraz możemy zapoznać się z tymi elementami. Jeśli chodzi o te elementy, na których zbudujemy pojazd, są naprawdę spore. Tutaj mamy oddzielny worek, w którym znajdziemy kilka elementów luzem, m.in. pajęczynę, m.in. wspomniane też koła. I naprawdę, one są świetne pod to, żeby sobie zrobić coś kosmicznego. Tutaj mamy też jednego plate'a luzem. Fajnie też prezentuje się ten element. Co prawda jest lekko przykurzony tymi wszystkimi farfoclami, które tutaj gdzieś latają. No i mamy też trzy worki z klockami. Wśród nich cała masa elementów zadrukowanych, ale nie będę ich teraz oglądał. Tak to jest podzielone. Z worka numer 1 budujemy pojazd, tutaj budujemy sobie ten fragment budynku i w ogóle świetnie prezentuje się też ten klocek, na którym nadrukowane są płatki śniadaniowe. No i tutaj budujemy sobie te najmniejsze pojazdy. Zaraz wracam z gotowym zestawem i będziemy to wszystko oglądać. To jest świetny zestaw czteroplusowy, naprawdę uważam, że seria LEGO City, ale i LEGO Ninjago w swoim segmencie 4+, powinny uczyć się od tej serii, jak robić naprawdę atrakcyjne dla oka zestawy właśnie w segmencie 4+, dla najmłodszych, bo tutaj naprawdę dzieje się bardzo dużo i dzieje się bardzo dobrze, co zresztą zaraz mam zamiar wam pokazać. Pozwolę sobie zacząć od tych drobniejszych elementów. Jest ich całkiem sporo i prezentują się naprawdę sympatycznie. No dobra, mamy tutaj wolno stojący kosz na śmieci, mamy też worek, pewnie w nim Rhino coś wyniósł i pewnie ucieka, broniąc się właśnie za pomocą tej wyrzutni jajek sadzonych. I zobaczmy, jak to działa. Strzelam sobie jajkiem sadzonym, trafiłem w kosz, trafiłem w worek, oba z nich się przewróciły i to jest naprawdę bardzo fajna opcja, tym bardziej, że dostajemy tutaj dwa takie rozpaćkane jajka, ciężko nazwać je jajkami sadzonymi, bo jajka sadzone dostajemy w wielkości okrągłego tajla 1 na 1, te są zdecydowanie większe, prezentują się świetnie, tutaj jest jeszcze jedno jajko na zapasie. Co do pojazdów, tutaj szczerze mówiąc jakiegoś wielkiego szału nie ma, no bo jeśli chodzi o tego quada, on wygląda jak typowy quad z magazynu, który dostajemy czy to w LEGO City, czy w LEGO Jurassic World, ale całkiem nieźle prezentuje się ten pojazd, no bo zobaczcie, dostajemy taki specjalny
element, który tworzy maskę wraz ze światłami. Sam nadruk prezentuje się bardzo dobrze i myślę, że to jest w ogóle bardzo fajny pomysł, jeśli chcecie sobie stworzyć jakiś park rozrywki, który będzie związany tematycznie z Marvelem, no i dzięki temu możecie zyskać taki niewielki pojazd, choć można go też fajnie przerobić właśnie w klimacie Spidermana i to będzie super sprawa. Co do sklepu, czy też właściwie części sklepu, bo umówmy się, to nie jest cały sklep, to jest tylko taka jego narożna część. Mamy tutaj witrynę, mamy drzwi, można też tutaj kupić bagietkę, ale zobaczcie, ładny nadruk, gdzie mamy informację, że jest to sklep całodobowy, a w środku mamy kilka drobnych elementów, ale myślę, że bardzo ciekawych. Mamy tutaj kasę fiskalną, tu z kolei znajdziemy mleko, a ten element to jest naprawdę świetna sprawa. Pudełko płatków śniadaniowych, szkoda, że są tylko nadrukowane z jednej strony, ale nadal uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny element, a tutaj jeszcze mamy gdzieś schowanego pomidora. Ale na pierwszy plan wjeżdża już główna rola, pierwszoplanowa, która jest w tym zestawie najistotniejsza. Ten nieco dziwny pojazd, ale zobaczcie, jak on fantastycznie się prezentuje. Ile tutaj jest nadruków. Wow, ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Zwróćcie uwagę na ten element. To jest jeden wielki nadruk na naprawdę potężnym kawałku plastiku. Mamy tutaj taką wielką głowę Spidermana. Możemy sobie to naturalnie podnieść. Szkoda, że tutaj już jest tak biednie. Tutaj nawet brakuje mi jakiegoś komputera pokładowego, jakiegoś ekranu, czegokolwiek. Mamy tutaj tylko takie puste siedzenie i tam też jest pusto. Co prawda, możemy tam umieścić oba pojazdy, no ale mimo wszystko chciałoby się, żeby tutaj pojawiło się jeszcze coś więcej. Tutaj też całkiem nieźle prezentuje się ta część, która tworzy taką nadbudówkę i myślę, że całkiem spoko jest to też opcja, żeby z tych elementów zbudować sobie naprawdę fajnie podwyższonego kampera. Ale po bokach te nadruki na panelach wyglądają super. Mamy tutaj też różne pająki, które pojawiają się znowu w formie nadruku. No a jeśli chodzi o 8 tych takich lekko błękitnych kół, to naprawdę wygląda to fantastycznie i aż chce się zrobić coś w stylu Ice Planet, jakiejś serii Arctic, bo idealnie te kolory będą się z tym komponowały. Z tyłu tutaj by się przydała, szczerze mówiąc, nieco inna klapka, bo klapka zrobiona z pajęczyny wygląda jakoś tak troszeczkę biednie i po prostu nie pasuje do tak fajnego, pomysłowego zestawu. W środku, tak jak mówiłem wcześniej, możemy umieścić pojazdy, domykamy pajęczyną i można wyjeżdżać w miasto. 5 minifigurek to myślę, że całkiem fajny zestaw do zestawu w tej cenie. No i pod kątem zawartości też jest nieźle, no bo dostajemy klasycznego Spidermana, dostajemy też Milesa Moralesa, jest Ghost Spider, jest również Black Panther, no i jest Rhino. O, tak go pacnąłem, że aż się przewrócił. Co do Rhino, on wygląda naprawdę spoko, co do całej reszty bohaterów też wyglądają spoko, tylko ja po prostu z tymi minifigurkami mam ten problem, że one mają krótkie, ruchome nóżki. Gdyby miały długie nóżki, byłoby idealnie, bo też w takiej sytuacji można niewielkim nakładem finansowym zebrać sobie całkiem fajną kolekcję postaci z Marvela, bo naprawdę, jeśli chodzi o nadruki, o wygląd, one prezentują się całkiem spoko. Jeszcze w ogóle ten Black Panther z takimi posrebrzanymi elementami na głowie wygląda czadersko, no a Rhino to jest naprawdę klasa sama w sobie. Prosty, ale naprawdę fajny i jeśli ktoś chce sobie zmontować Sinister Six, to musi mieć tę postać. Ja naprawdę chciałbym, żeby każdy zestaw z linii 4+ prezentował tak niesamowicie wysoki poziom. Tutaj jest kolorowo, jest pomysłowo, jest estetycznie. Dostajemy naprawdę całkiem sensowny pakiet minifigurek. No i co ja mogę powiedzieć? Byle więcej takich zestawów. Sam pojazd od zewnątrz wygląda świetnie. W środku okej, jest pusto, ale z drugiej strony usprawiedliwia to fakt, że możemy tam umieścić oba mniejsze pojazdy. A jeśli chodzi o sklep, no to naprawdę kilka elementów wyposażenia robi robotę. Dodatkowo miotacz jajek też wygląda całkiem nieźle. Nie ma się do czego przyczepić. Zestaw idealny? No, chyba tak. Co prawda ideały nie istnieją, ale temu naprawdę do ideału jest bardzo, bardzo blisko i okazuje się, że nie tylko zestawy z Disneya z linii 4+, są świetne, bo ten również wliczam do takiej samej kategorii. A na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.